Dzień 418. Dziś aktualizacji napływa z rejonu Doniecka. Tutaj, po rozwiązaniu problemów ze zdegradowanymi jednostkami szturmowymi oraz uzupełnieniu zastąpieniu wyczerpanych formacji, siły rosyjskie próbowały odzyskać to, co straciły w następstwie ukraińskich kontrataków. Rozpoczęli serię ataków pancernych wzdłuż linii południowej, jednak napotkali doświadczonych ukraińskich czołgistów, którzy przez tygodnie wygrywali jeden pojedynek za drugim. Ostatnim razem mówiłem, że siły ukraińskie wykorzystały zmniejszone możliwości niektórych formacji rosyjskich oraz prowadzone zmiany wewnątrz innych i przeprowadziły serię udanych kontrataków. Mówiłem również, że Ukraińcy odzyskali niezwykle ważny punkt na południu, który rozwiewa wszystkie rosyjskie nadzieje na szybkie zajęcia Awdiwki. Najświeższe raporty sugerują, że Rosjanie włożyli ogromny wysiłek w próby odzyskania tego, co stracili. Ze względu na niekorzystne dla Rosjan kształtowanie terenu, natarcie samej piechoty, nawet ze wsparciem artylerii, nawet nie są brane pod uwagę. Dlatego po intensywnym ostrzale Rosjanie natychmiast zaczęli używać czołgów, aby wyprzeć Ukraińców z ich pozycji. Z powodu intensywnego ostrzału Ukraińcy cofnęli się o jedną linię drzew, aby nie tracić ludzi. Jednak nadal uniemożliwiali Rosjanom przejęcie kontroli nad opuszczoną pozycją. Rosyjskie media donoszą, że sytuacja była dla nich bardzo trudna, ponieważ w momencie, gdy Ukraińcy zauważyli rosyjski czołg Wodiane, natychmiast wysłali swój własny czołg na spotkanie jednostki szturmowej. Ostatnie nagrania z walk pokazują. Jedynek czołgów wzdłuż linii drzew zaledwie półtora km na północ odwodiane. Ukraiński czołg skutecznie zniszczył rosyjski czołg zmuszając załogę do opuszczenia pojazdu i ucieczki. Sądząc po liczbie zniszczonych pojazdów uchwyconych w kadrze, ukraińscy czołgiści zniszczyli co najmniej trzy rosyjskie jednostki szturmowe. Jeżeli chodzi o drugi z dwóch kluczowych punktów przed Wodiany, tutaj Rosjanie byli mniej aktywni, ponieważ atakowanie go jest jeszcze trudniejsze od poprzedniego. Siły rosyjskie nadal próbowały prowadzić rozpoznanie i zakładać pozycje w bliskiej odległości od pozycji Ukraińców, jednak ukraiński zwiat również pracuje bez przerwy i natychmiast koordynuje działania. Artylerią, aby zniszczyć wroga na podejściu. Jednym z czynników ograniczających Rosjan jest fakt, że ich pozycje wodiane i opytne znajdują się bliżej pozycji ukraińskich niż własnych. Ponieważ walki toczą się na polach, rosyjskie linie zaopatrzeniowe do tych dwóch wsi są pod dużą kontrolą ognia i często w bezpośrednim zasięgu wzroku. Ostatnie nagrania pokazują, jak Rosjanie próbowali wzmocnić opytne czołgiem, ale ten czołg nigdy nie dotarł do wsi, ponieważ został zniszczony przez Javelin. Ponieważ poprzednia partia pojazdów pancernych została zniszczona w szturmach wokół opytnego, rosyjska piechota w większości utrzymuje tu tylko pozycje w okopach. Ukraińska 53. Brygada Zmechanizowana pokazała nagranie, na którym widać, że niektóre rosyjskie jednostki po prostu nie wytrzymują ciągłego ognia i w pewnym momencie po prostu opuszczają swoje pozycje. Ukraińska artyleria celuje również w rosyjski sprzęt i amunicję w Doniecku. Donieck to ogromne miasto położone tuż obok Wdiivki, więc Rosjanie wykorzystują wiele budynków jako magazyny. Ostatnio rosyjskie media opublikowały również materiał filmowy, na którym widać, że ich sprzęt jest wysyłany z jakiegoś magazynu w mieście na front. Więc udane wykrycie i zniszczenie takich magazynów może uratować życie wielu żołnierzy na linii frontu. Jednak mimo najlepszych starań ukraińskich grup zwiadowczych i Rosjanom udało się skumulować siły na północ od Avdiivki do kolejnej fali natarcia. Ukraińskie media podały, że w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie po raz kolejny próbowali ustanowić kontrolę nad stepowem. Niestety dla Rosjan, ponieważ była to ich druga próba i brak było elementu zaskoczenia, tym razem Rosjanom nie udało się nawet przejść przez tory. Dziś żołnierz 10 brygady szturmowej poinformował, że dzisiejszy atak Rosjan zakończył się ostatecznie ogromnymi stratami i odwrotem. Aby jeszcze bardziej obniżyć morale Rosjan, ukraińscy operatorzy dronów i załogi artylerii kontynuowały pościg za Rosjanami w okolicach wsi Krasnohorivka, a także w okolicznych kopak, w szczególności przed nasypem górniczym. Jedynym miejscem, gdzie Rosjanom udało się posunąć w ciągu ostatnich dwóch tygodni jest rejonowo motivki Ostatnie nagrania geolokacyjne pokazują, że ukraińska 36. Brygada Morska próbuje uniemożliwić Rosjanom przejście przez drogę. Ponieważ Rosjanie zajęli pozycję w pobliżu zniszczonego mostu w celu prowadzenia bardziej precyzyjnego ognia, piechota morska również często rozmieszczała własne czołgi. Rosyjskie niepowodzenie w terminowym wzmocnieniu swoich jednostek w Ozjanach doprowadziło do pogorszenia przyczółka, o którego odzyskanie bezskutecznie walczyli przez dwa tygodnie. Były rosyjski szef bojówek w Donbasie, Ogórkin, znaczy Girkin, powiedział niedawno, że rosyjski stosunek strat w Abdiivce jest jeszcze gorszy niż w Bachmucie. Ponadto kilka tygodni temu Rosjanie podobno przenosili swoje 70-letnie czołgi T-55 w kierunku Ukrainy. A kilka dni temu niektóre rosyjskie media Potwierdziły, że dotarły one na front. Lecz zdaje się, że Rosjanom brakuje nie tylko pojazdów pancernych, ale także zwykłych. Ponieważ dwa dni temu starszy kapłan Katedry Trójcy Świętej w mieście Kurgan przeprowadził ceremonię i pokropił wodą święconą wiekowe pojazdy przed wysłaniem ich na front. Materiał powstał za zgodą Reporting from Ukraine, link w opisie. Jeśli materiał się spodobał, proszę o subskrybowanie oraz ocenę w komentarzu. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym raporcie.